Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na małą aktualizację tego, że dostaliśmy kolejny rachunek za prąd. Jak mogliście widzieć na jednym z kilka odcinków wstecz, jak się cofniecie, no to mówiłam Wam o tym, że udało nam się zmienić taryfę z tego względu, że udało nam się zrobić odbiór domu. I tą taryfę w Enea zmieniliśmy. My z tą taryfą mieliśmy dosyć sporo problemów. Tam też w tym filmie opowiadam, że próbowaliśmy już wiele razy tak naprawdę tą taryfę zmienić na podstawie oświadczeń i tak dalej, i tak dalej. Niestety się nie udało. Udało się dopiero ostatecznie w momencie, kiedy rzeczywiście ten odbiór domu się wydarzył i rzeczywiście ten odbiór domu był zrobiony. Udało nam się zmienić tą taryfę i no, czekaliśmy bardzo na ten rachunek. Już pomijam fakt, że Enea ma opóźnienia z rachunkami i oni bardzo często zdarza im się, że nie wysyłają faktur, a na przykład później po 3 miesiącach albo po 4 wysyłają 2 faktury na raz i nagle musi się zapłacić za 4 miesiące, nie? Bo mamy taki wariant, że tam płacimy sobie raz na 2 miesiące, więc uważam, że fakturę powinni wystawić, nie? No, jeżeli chcą kasę, to powinni. Oni tylko wrzucają jakiś komunikat, że przepraszamy, mamy opóźnienia w wystawianiu faktur i jakby z głowy, nie? Nie przejmują się tym, że ludzie może nie odłożą pieniędzy w danym miesiącu, żeby zapłacić podwójny rachunek za kolejne 2 miesiące. No ale dobra, generalnie Enea to jest temat rzeka i nie chcę się w tym momencie denerwować, bo mam Wam też do pokazania jeszcze inną rzecz, która po prostu rozwaliła nas emocjonalnie ostatnio też trochę. Ale nie o tym, to za chwilę. W każdym razie, dostaliśmy teraz rachunek i ten rachunek, z tego co pamiętam, wynosił 215 zł. Jak pamiętacie, nasz ostatni rachunek to było ponad 2,5 tysiąca, także dla nas to był kosmos totalny. Za 2,5 tysiąca, no to moglibyśmy sobie kupić, naprawdę tutaj, ja zawsze porównuję do toalet, moglibyśmy sobie kupić 2 kible za 2,5 tysiąca. Więc no, dla mnie to była straszna strata kasy, no bo tak naprawdę te pieniądze idą w eter. I tą pogadanką chciałam Was tutaj namówić i przypomnieć o tym, żebyście nie dali sobie absolutnie wmówić, że trzeba od razu iść na taryfę C, jeżeli macie budowę. Ja na Waszym miejscu w ogóle nie wspominałabym o tym, że jest to budowa. Niech nikogo to nie interesuje, co na tej działce się dzieje, czy to jest budowa domu, czy budowa altany, czy dom tutaj już stoi. Naprawdę pana, który przyjeżdża i robi przyłącze, niewiele interesuje, co my tam mamy w papierach. On powinien tylko przyjechać, zrobić przyłącze i pojechać dalej. On się w to nie zagłębia, a w biurze moim zdaniem nie muszą naprawdę o tym wiedzieć, że trwa budowa. Być może to, co ja tutaj mówię, nie powinnam tego mówić, natomiast uważam, że to jest jawne oszustwo. Gdzieś też spotkałam się z opiniami, że to, co robią zakłady jakieś tam energetyczne, jest to niezgodne z prawem, bo generalnie taryfa C powinna być tylko i wyłącznie dla firm, a nie dla osób prywatnych, więc ja namawiam, żeby jednak o tą taryfę G powalczyć. Wiem, że u innych operatorów często nie ma takiego problemu i oni od razu dają taryfę G bez żadnych większych problemów. Macie po prostu możliwość wyboru. Jeżeli chcecie G, to dostajecie G. A Enea brnie. Jak się tylko dowie, że tutaj jest budowa, no to oni po prostu chcą tą taryfę C i koniec, z wiadomych przyczyn, no bo na tym po prostu najwięcej zarabiają. Porównując te dwa rachunki, bo też trzeba zaznaczyć, że ten rachunek, który teraz dostaliśmy, to był rachunek od początku maja do chyba 25 czerwca, więc no, przyjmijmy, że za 2 miesiące i zużycia było 160 albo 170 kWh, więc niewiele. Pompa w tym czasie, ciężko mi sobie teraz przypomnieć, czy ona chodziła, czy nie, bo my mamy ją ustawioną na krzywą, więc ona sama się włącza bądź wyłącza w zależności od temperatury zewnętrznej. Natomiast myślę, że ona nie działała jakoś bardzo intensywnie w maju, a jeżeli działała, to naprawdę delikatnie i tylko dogrzewała nasz dom. Natomiast poprzedni rachunek, jaki otrzymaliśmy, to był chyba za luty i marzec.
Bo my dostaliśmy dwa ogólnie takie duże rachunki i obydwa opiewały na kwotę około 2,5 tysiąca i obydwa były na około 600 albo 700 kWh, jakoś tak, więc tutaj mamy tego zużycia no praktycznie 1/3 tego, co było. Także jest to różnica, natomiast no to nie zmienia faktu, że nie ma tych wszystkich opłat, takich jakie są właśnie na taryfie C, które są kosmiczne i sama cena za kilowat też jest kosmiczna. Gdzieś tutaj na dole postaram Wam się napisać, jaka jest różnica w samym kilowacie, a tych opłat i tych wszystkich różnych opłat utrzymaniowych, opłat przyłączeniowych i tak dalej. Nawet nie będę komentować, bo ich jest na rachunku wypisanych tyle, że nawet się tam po prostu nie doliczycie, co i za co i dlaczego. Generalnie uważam, że Enea to jest mafia. Nie wiem, jakie macie doświadczenia z innymi operatorami. Możecie dać w komentarzach, czy też jest taka tragedia, czy rzeczywiście naliczają opłatę za opłatę, a za tą opłatę jeszcze kolejną opłatę i dopłatę, bo w moim odczuciu tak te rachunki ich wyglądają. No ale to jest moje odczucie, możecie dać znać, co na ten temat sądzicie. Także tak, ja bardzo się cieszę. Możemy teraz w końcu zacząć oszczędzać na łazienkę i na wyposażenie tej łazienki. Dostaliśmy też wyceny od stolarza, ale myślę, że o tym nagram osobny odcinek, bo jest tam więcej elementów, które przydałoby się po prostu przy omówieniu wycen poruszyć. Poza tym rachunkiem, to chciałam Wam jeszcze pokazać, że niestety chyba mamy myszy na strychu, a raczej chyba na pewno. Jestem teraz w garażu i ostatnio staliśmy no, gdzieś mniej więcej w tym miejscu i było słychać drapanie. I my tutaj mamy stryszek w tym miejscu, gdzieś nad bramą garażową i generalnie nad większą częścią garażu mamy wyłożone płyty OSB i mamy tam zrobiony strych. Ja teraz pójdę na górę sprawdzić, bo zrobiliśmy sobie tam pułapki na myszy. Ja generalnie jestem za jakimiś takimi rozwiązaniami, które są bardziej humanitarne, które, wiecie, nie zabijają zwierząt i tak dalej. Natomiast ja byłam już taka wściekła, jak poszliśmy na ten strych i zobaczyliśmy tam wydrapaną pianę. Zaraz zresztą pójdziemy na górę i Wam pokażę, o ile się tam nie uduszę, bo dzisiaj jest dosyć ciepło, więc na strychu też będzie pewnie parówa i sauna. Tak się wściekłam, że po prostu pojechałam do Mrówki i kupiłam dwie łapki na myszy i kupiłam jeszcze coś takiego jak taki odstraszacz ultradźwiękowy. Nie wiem, czy to w ogóle coś daje. To było strasznie drogie, bo kosztowało chyba 80 zł, ale mam tutaj opakowanie i producent obiecuje, że to jest jakiś szał i wow, że można to stosować wszędzie i odstrasza więcej rzeczy niż tam tylko myszy czy szczury. Też ma odstraszać mrówki, jakieś tam pchły, mole, pająki i wszystkie inne robale. Tu jest napisane, że skuteczny jest również przy przepłaszaniu większych zwierząt, zajęcy, psów, lisów, kun, wiewiórek. Praktycznie niesłyszalny dla ludzi i my po włączeniu tego nie słyszeliśmy tego totalnie, ale zastanawiamy się, czy to w ogóle działa, bo Oskar to włączył, nieświadomym będąc, że Milo jest w garażu i Milo w ogóle nie zareagował. Jakby ktoś nie wiedział, Milo to jest nasz pies, więc no nie wiem, czy to działa. Tutaj niby jest jakaś regulacja, że jak się da na większe, no to niby ma odstraszyć jakieś tam większe zwierzaki, a jak na mniejsze, to te wszystkie owady. Nie wiem, dajcie znać, jakie macie doświadczenia z czymś takim i czy to w ogóle ma sens. No bo to kosztowało ponad 8 dych, więc strasznie drogie. No, ale już byliśmy tak zdesperowani, że po prostu chcieliśmy wypróbować wszystkiego. No dobra, idę na górę, pokażę Wam, co ta mysza wyrządziła. Wiem chyba nawet, którym miejscem też weszła, chociaż no w tym momencie nie mamy podbitki, więc ona może sobie wejść i wydziubać tą pianę w każdym momencie. Jeśli chodzi o rynny, to my mamy wróblówkę, więc tamtędy raczej nie. No, ale pokażę Wam miejsce, którym mogła się dostać. No dobra, jestem na górze. Jak ktoś lubi saunę, to zapraszam do nas.
jest tutaj masakra, gorąco strasznie. Postawię sobie tą lampę gdzieś tutaj, żeby było to w miarę dobrze oświetlone i zobaczymy, czy po prostu ta mysza się złapała. Mam nadzieję, że tak. Wiem, tak jak mówiłam, że jest to niehumanitarne, ale no niestety potraktowaliśmy te zwierzę jako naszego szkodnika. Muszę sobie lepiej ustawić tą lampę, bo ona mi tu jakoś źle się ustawiła. Okej, teraz jest trochę lepiej. Dobra, teraz będzie okej. Tutaj przechodzenie przez ten strych to też nie jest lada wyzwanie, bo pod spodem mamy pianę, nie? I nie chciałabym wpaść na przykład do salonu albo do garażu teraz. Dobra, sprawdzę i zaraz Wam dam znać. Nie dość, że ciężko się chodzi po tych belkach, to jeszcze trzeba uważać, żeby się nie złapać żywicy, bo ścieka po niektórych belkach. No, słuchajcie, myszy nie ma, nie złapała się. Tam jest jedna łapka, tam jest taka większa, druga. Ale nie słychać jej, więc nie wiem, czy zdechła, czy się tu wysuszyła, bo tutaj raczej o jedzenie ciężko, czy gdzieś uciekła. Ale miejsce, którym mogła wejść, to jest tamto miejsce. To jest miejsce, które nie zostało dobrze zapsikane pianą. Będziemy tam musieli i też z zewnątrz nie zostało zaciągnięte klejem, że będziemy tam musieli pianę uzupełnić i to po prostu zaszpachlować. Ale ta mysza była tutaj na pewno, bo tak jak mówię, słyszeliśmy, a po drugie są tu takie jakieś dziwne ślady w postaci takich właśnie jakby zadrapań na membranie. Tutaj pod spodem piana jest generalnie cała, ale tam, w tamtym miejscu, nie będę już tam szła, tam właśnie są takie drobinki piany, co świadczy o tym, że ona po prostu gdzieś tutaj sobie ryła i gdzieś wlazła. Generalnie nie widać tego jakoś bardzo. Tam też widać, że właśnie jest poszarpana ta membrana i właśnie poszarpana ta piana. Także ona tutaj musiała być. Dajcie znać, jakie macie doświadczenia z myszami na strychu, no, ale generalnie to nie jest za ciekawy temat dla nas i strasznie się denerwujemy, więc chyba podbitka będzie rzeczywiście zrobiona jako pierwsza. Nie wiem, czy jeszcze są, no pewnie są jakieś metody, żeby odstraszyć te myszy. No pewnie to tylko jedna mycha była, więc też bez przesady. Nic nam tutaj złego nie zrobi i szkód nie narobi. Cieszę się, że to nie jest kuna. Też główienek żadnych tutaj nie widać. No, więc tyle, słuchajcie. Dajcie znać, jak Wy zwalczacie takie małe bądź większe szkodniki ze swoich strychów, bo podejrzewam, że w co drugim domu są. I dzięki Wam bardzo za oglądanie. Wszystkie rady chętnie przyjmę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!